Siemanko, nazywam się Marcin Szpakowski. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda dzień z zawodnikiem GKS-u Tychy. Zapraszam. Dzisiaj musiałem akurat o 7 wstać. Zazwyczaj wstaję z półtorej godziny przed zbiórką, żeby mieć czas właśnie, żeby na spokojnie zjeść śniadanie, wypić sobie kawkę i wyjechać, bo muszę tak wyjechać za 20 minut do zbiórki, żeby zdążyć tutaj z Żorskiej. Zazwyczaj jak nie mam cateringu, bo catering mam tylko w tygodniu, no to na weekend sobie robię zawsze owsiankę z owocami, ewentualnie jajecznicę z bułką i z szynką. To jest takie moje popisowe śniadanie, ale zazwyczaj owsianka. Generalnie mam 3000 kalorii. I zobaczymy, co tam dzisiaj Maczwit przygotował. Dzisiaj na śniadanie mamy pełnoziarnisty biszkopt kakaowy z ricottą i melon. Akurat mam tą dobrą opcję, że mam Maczwita z wyborem menu, czyli że mogę sobie wybierać posiłki. Na każdy posiłek mam 5 możliwości, czyli mam 5 śniadań do wyboru, 5 drugich śniadań i 5 obiadów i tak dalej. Także jest naprawdę duży wybór i te posiłki się po prostu nie nudzą, bo mam już catering prawie od 2 lat i nie narzekam, bo nie znudziło mi się jeszcze to jedzenie. A gotowanie jest Twoją mocną stroną? Mocną stroną nie powiedziałbym, ale coś tam próbuję. Ostatnio zacząłem coraz więcej gotować na weekendy, także jakoś mi to idzie. Nie powiedziałbym, że to jest moja mocna strona, ale staram się jak mogę. A jak chodziłeś na studia, bo wiemy, że licencjat obroniony, to musiałeś rano wstawać, miałeś tok indywidualny, czy z grupą musiałeś normalnie chodzić na zajęcia? Nie, tak mi się akurat udało, że całe studia zrobiłem online, bo to był czas covidowy i nie było jakby spotkań, wykładów stacjonarnie i całe studia zrobiłem online, tak. Dopiero na obronę licencjatu pojechałem na uczelnię, także tak mi się udało. Wiadomo, że rodzice mnie namawiali trochę na te studia, ale po dłuższym namyśle stwierdziłem, że to jest dobra opcja, że mają rację w sumie i tak poszedłem. A co do kierunku, to było zarządzanie organizacją sportową na Wyższej Szkole Sportu we Wrocławiu. A w szatni piłkarskiej student to jest coś niezwykłego, czy coraz częściej studentów w szatniach piłkarskich spotykasz? W sumie jak poszedłem na tą uczelnię, to dużo piłkarzy tam spotkałem z różnych klubów, czy to z Zagłębia Lubin, czy tak samo jak byłem w Koronie, to też Konrad Forenc był. Wiadomo, że to była uczelnia na Dolnym Śląsku, więc też dużo zawodników było z dolnośląskich klubów. Także powiedziałbym, że dużo spotkałem tam zawodników na tej uczelni. Zarządzanie ukończyłeś, to czym chciałbyś zarządzać po zakończeniu kariery? Pomidor? Nie wiem, szczerze, nie myślałem jeszcze na ten temat. To na razie tak zrobiłem sobie, żeby mieć na razie jakiś dyplom, a co będzie po karierze, to zobaczymy. Już się przyzwyczaiłem od jakiegoś czasu, że sobie zawsze robię przed śniadaniem, zjem śniadanie i po śniadaniu właśnie sobie małą kawkę wypiję. Generalnie jak jem śniadanie, to skupiam się na posiłku, ale tak jak teraz na przykład piję kawkę, to wtedy wyciągam telefon zazwyczaj i przeglądam media społecznościowe albo TikToka oglądam. Tylko media społecznościowe, czy jak jest na przykład Champions League, to oglądasz skróty, bramki, czy piłką nożną interesuje się tylko jak przychodzisz do GKS-u Tychy na Stadion Miejski? Nie, wiadomo, że się interesuje też poza, ale nie oglądam. W sensie jak mi się pojawi na Facebooku, to wtedy tak, to oglądam, ale tak, żebym sam odpalał skróty Ligi Mistrzów, to raczej nie. A tak z reguły jak jest Liga Polska, Liga Europy, Champions League, to jesteś takim gościem, który mecze lubi oglądać, czy niekoniecznie? Tak, oczywiście. Mecze Ekstraklasy odpalam sobie, czy to mecze na przykład Korony, czy Śląska Wrocław, drużyny, w których byłem, albo jak grają na przykład polskie drużyny w europejskich pucharach, to też zawsze sobie siadam i rzucam okiem, jak tam im idzie. Jak patrzysz sobie na Legię Warszawa w europejskich pucharach, w Ekstraklasie, to już serce mocniej zabije, już sobie gdzieś w głowie wizualizujesz, analizujesz to spotkanie, które czeka nas 2 listopada? Wiadomo, w sumie tak, no myślę już o tym spotkaniu, bo wiadomo, że to będzie duże wydarzenie dla nas, zagrać
wielokrotnym mistrzem Polski i z drużyną, która bierze udział w europejskich pucharach, także no już nie możemy się doczekać tak samo w szatni. Ale domyślam się, że Liga Polska nie jest twoją ulubioną do oglądania, czy może się mylę, czy to jest topka, czy bardziej angielska, hiszpańska, może jakieś inne rozgrywki? Nie, najbardziej lubię oglądać hiszpańską i Premier League, ale nie wybrzydzam. Polską Ekstraklasę tak samo lubię odpalić i z zainteresowaniem oglądam jak tamte ligi. To ulubiony klub masz taki? Jak byłeś dzieckiem, może zbierałeś koszulki, czy nie masz takiego klubu? Mam. Od zawsze to była Barcelona i zawsze co tydzień też oglądam mecze Barcelony, czy to w Champions League, czy w Lidze Hiszpańskiej. Zazwyczaj tak, jeździmy tutaj z chłopakami, bo mieszkamy na tej samej ulicy, na Żorskiej, także zawsze ja, Kiko, Liśpiona razem jeździmy na treningi. Okej, okay, powiedz, czy Śpiona jest dla Ciebie takim już piłkarskim wujkiem trochę? Można tak powiedzieć w sumie, bo wiadomo, codziennie jeździmy, to ileś tych historii już się słyszało od Śpiony, zawsze coś poradzi w drodze na trening i ogólnie panuje fajna atmosferka, zawsze się pośmiejemy przed treningiem czy coś. Wiesz co, zawsze wyjeżdżamy, tak sobie obliczyliśmy, że 20 minut przed zbiórką i to na spokojnie zdążamy. Jesteśmy tak gdzieś 8 minut przed spotkaniem. I raz mi się zdarzyło kręcić kołem, ale to akurat wtedy też sam jechałem, także to nie była wina żadnego z kolegów, tylko ja wtedy trochę dałem ciała. O, mamy tu Żyta, akurat go dogoniliśmy, także będziemy w tym samym czasie w klubie. Wiktor, ja cię do domu nie wpuszczę. Wiktor, co tak wcześnie? Do domu cię nie wpuszczę z tą kamerą. Siema. Siema. A ty tutaj masz najbliżej i autem jeździsz, tak? Jeszcze na ostatnią chwilę? Dzisiaj musiałem być w klubie o 8.30 i w planie mamy dwa treningi. Także zaczynamy, myślę, chyba od siłowni. Potem wychodzimy na boisko i drugi na boisku, ale zawsze przed treningiem trenerzy wypisują nam na naszej tablicy, co tam będzie na danym treningu. A ty co przed treningiem z reguły robisz? Masz taki swój rytuał, taki swój układ dnia? Tak, często idę na przykład przygotować się na siłownię albo pogramy z chłopakami w lotki. Także jest wiele jakby zajęć, które można robić przed treningiem. Siemanko. O, mikrofon podłączony. No. To jest kiżurgunda się. Siema, na bracie. Cześć. 12-11. To nam szpaku. Była. Dobra. Śniadanko zrobiłem. 3 cateringi zamówiłem. Co robisz? No nie, zjadłem śniadanie. Z cateringu? Tak, kawkę wypiłem. Ahoj! Dobry dzień. Cześć. Generalnie zrobiliśmy już siłownię na nogi, krótka, po dwa ćwiczenia, dwie serie i teraz idziemy na boisko, gdzie będzie krótka rozgrzewka, potem skupimy się w części głównej na ataku szybkim, czyli transfer, myślę 2-1, 3-2, takie akcje i na koniec będzie gra z bandami. Do szatni, szybki prysznic od nowa i zawsze mamy obiad. Jak mamy dwa treningi, to mamy obiad pomiędzy treningami. I zazwyczaj mamy tak, że mamy jakąś zupkę, drugie danie, do tego smoothie i często też są owoce. Także bardzo fajnie możemy uzupełnić od razu potrzebne nam składniki po treningu.
I bardzo dobre są te posiłki, naprawdę trzeba to powiedzieć, że zupki, czy to krem z dyni, czy krem z białych warzyw, tak samo drugie dania są bardzo dobre, także tak. To teraz generalnie mamy około 2 godzin przerwy do zbiórki na drugi trening i zabiorę Was w najbardziej popularne miejsce w Tychach. W tym miejscu, w którym się obecnie znajdujemy, to bardziej się to kojarzy z treningami na zetce, czy jednak z miejscem do odpoczynku? Z jednym i z drugim, będę szczerym, bo właśnie zaraz mamy tutaj drugi trening na boisku na Paprocanach, ale często też w czasie wolnym, gdy na przykład jest u mnie dziewczyna, to przychodzimy sobie tutaj odpocząć na jakiś spacer, czy posiedzieć właśnie nad jeziorkiem. To szmaku, ze wszystkich miast, w których żyłeś do tej pory, to które było takie najlepsze, bo każde było chyba inne? Tak, zgadza się, każde było inne. No oczywiście Wrocław był największy i chyba postawiłbym na Wrocław, bo najciekawsze moim zdaniem miasto. Ale ty jesteś chyba takim typem zawodnika, człowieka, że duże miasto cię nie pochłonie absolutnie, bo tak patrząc na ciebie, bardzo grzeczny, spokojny, ułożony i tobie chyba nie grozi, że Warszawa, Wrocław czy Kraków by cię pochłonęły. Tak, to prawda w sumie. No taki jestem i umiem zapanować nad sobą, nad swoim zachowaniem, także nie jestem z tych, których by duże miasto pochłonęło. Zielona Góra to jest to miasto najważniejsze, miasto, które dosyć ważną rolę odegrało na tej piłkarskiej mapie Polski, bo nie ma tam klubu na poziomie centralnym, natomiast kilku znanych zawodników stamtąd się wywodzi. Tak, oczywiście. Szybko dosyć młodzi chłopaki wyjeżdżają z tego regionu, z lubuskiego, bo na przykład Tymek Puchacz, czy Kamil Jóźwiak też jest z okolic Zielonej Góry, Tomek Kędziora, także grają teraz na wysokim poziomie i to pokazuje, że z lubuskiego też wywodzi się kilku dobrych zawodników. To jakim trenerem w takim razie był ojciec Tomka Kędziory, bo wiem, że prowadził cię w grupach juniorskich. Tak, był moim pierwszym trenerem, co ciekawe. To u trenera Mirka Kędziory zaczynałem swoją przygodę z piłką i naprawdę był to bardzo owocny czas, bardzo spokojny trener, od którego bardzo dużo się nauczyłem. W szkole podstawowej wiem, że zawsze było świadectwo z paskiem, ale ta średnia była dosyć ważna, bo ona była przepustką do tego, żeby grać w lidze wojewódzkiej. Tak, tak. Była taka zasada, że każdy zawodnik, który nie miał średniej 4-0, to nie mógł grać tam w kadrze wojewódzkiej, także to była taka dodatkowa motywacja dla zawodników, żeby mieć dobre stopnie w gimnazjum czy szkole podstawowej. Kto w tobie zaszczepił tą miłość? Czy ty sam oglądałeś jakiś mecz? Dlaczego właśnie taki zawód uprawiasz? W sumie przy okazji mundialu w 2006 roku mój tata oglądał mecze, jak to podczas Mistrzostw Świata bywa i jakoś tak się do niego przyłączyłem i mi się spodobało. Zacząłem zapisywać każde wyniki każdego meczu i tak mi się spodobało, że sam zacząłem wychodzić na podwórko, aż w końcu poszedłem na pierwszy trening do UKP Zielona Góra. Jak były te pierwsze treningi, to widziałeś po swoich rówieśnikach, że masz ten talent i coś z tego może być? Co ciekawe, ja zaczynałem grać w piłkę nie z rówieśnikami, tylko z chłopakami o rok starszymi, także dobrze sobie tam radziłem wśród nich, także byłem zadowolony z tego początku mojej przygody z piłką. Trening był trochę luźniejszy od pierwszego. Zaczęliśmy od rozgrzewki, na której była gra piłka ręczna i trzeba było skończyć głową. Różne wersje tego ćwiczenia, później były stałe fragmenty gry i potem uderzenie. Także luźniejszy od pierwszego, bo na pierwszym mocniej popracowaliśmy. Generalnie jak mamy dwa treningi, to po drugim treningu już raczej nic się nie chce robić, także wracam do domu i odpoczywam. I jak
w sumie wcześniej skończymy trening, to jeszcze jest czas na drzemkę. Jak dosyć późno, że jestem 19-20 w domu, no to wracam i już odpoczywam. Może chwilę pogram na konsoli i idę spać. Bramkarka. Uj. Ale klub dobry. Klub dobry. Ojej, no coś z tą kamerą nie przynosisz, wiesz? Szczęścia, Patryczku. Nie, no dobrze jest. Ej, generalnie to jest chyba 15 bramkarz, którego trafiłem, nie? O, Black Sommer, Kobel, no wszystko nagrałeś, nie? I to jest potwierdzenie tylko moich słów. Ty jeszcze Ter Stegena trafiłem, Bono, no dosyć mam tych bramkarzy już. Ej, to jest hit, w ogóle trzeci bramkarz poleciał. Był Kikorski pipie. Tak, to Kikor by poleciał jeszcze. No, na razie szału nie ma. Dzisiaj z nagród za Division Matić poleciał. No, tutaj Donnarumma, żeby nie być gołosłownym. Ter Stegen, Oblak, Kobel, Pope, Sommer, Bono. No. Powiedz, grałeś tobą pipę? Byłeś w pipie? Oczywiście, w poprzedniej edycji grałem, siedziałem na ławce, jak już był przeciwnik 3-4-0, to siebie wpuszczałem, żeby podbić statystyki. Ten skill był odpowiedni? Dałbyś coś więcej, mniej? Nie wiem, dałbym trochę więcej, żeby była bardziej grywalna karta. Jak byłem młodszy, grałem w NBA, w FIFA, w Rocket League, a teraz raczej tylko w FIFA, bo jakoś odechciało mi się już w NBA grać. A czy do gry w NBA zmuszał Cię Twój brat? Zmuszał to nie, ale że razem graliśmy i rywalizowaliśmy, kto jest lepszy. A jak to się stało, że twój brat został koszykarzem, a ty piłkarzem? Nie chcieliście uprawiać tej samej dyscypliny? To było tak, że uprawialiśmy oboje tą samą dyscyplinę, graliśmy w piłkę, on jak był mały też trenował w Zielonej Górze, ale potem drużyna koszykarska Zastal weszła do Ekstraklasy, zaczęliśmy chodzić na ich mecze i tak jakoś mój brat złapał bakcyla na koszykówkę i zmienił dyscyplinę. Powiedz generalnie po Zielonej Górze, jak skończyłeś tam grać, jak to się stało, że trafiłeś do Śląska Wrocław, no bo kilka tych szczebli we Wrocławiu musiałeś pokonać, jak to się w ogóle stało, że do tego Wrocławia trafiłeś? Stało się podczas jednego z meczów, tam były kadry wojewódzkie i na jednym z tych meczów właśnie skauci Śląska wypatrzyli mnie i jeszcze moich trzech kolegów i tak właśnie stało się, że w czwórkę przeszliśmy do Wrocławia, no i tam musieliśmy przejść właśnie różne szczeble, bo zaczynaliśmy od U17 bodajże, potem U18 i potem jeszcze byłem w rezerwach i potem trafiłem do pierwszej drużyny. Także w dużym skrócie tak to wyglądało. A te nazwiska w pierwszej drużynie Śląska Wrocław były najmocniejsze, najciekawsze, bo jak pamiętam był Exposito, był Putnocki, był Celeban, był Krzysiek Mączyński, mocne nazwiska i też chyba mocne charaktery. Oj tak, bardzo dobrzy piłkarze byli w tamtym okresie w Śląsku, tak jak wspomniałeś. Jeszcze był Michał Chrapek, Przemek Płacheta, także naprawdę mieliśmy bardzo dobrą ekipę i chyba skończyliśmy wtedy na 4. albo 5. miejscu w Ekstraklasie, co było bardzo dobrym wynikiem moim zdaniem. I można było się od tych zawodników dużo nauczyć, moim zdaniem. I później trafiasz do Korony Kielce i wiele osób bardzo się dziwiło, że na taki ruch się zdecydowałeś, ale chyba po jakimś tam czasie wyszło na twoje, czy niekoniecznie? W sumie tak, podjąłem taką decyzję, żeby zejść z Ekstraklasy do pierwszej ligi. Chociaż w sumie w Ekstraklasie nie pograłem tam za dużo w Śląsku Wrocław, bardziej w rezerwach drugoligowych. Także ja to zawsze mówiłem, że to był dla mnie krok naprzód z drugiej ligi do pierwszej. No i byłem bardzo zadowolony z tego ruchu. Ta pamiątka za tobą mnie przypadkowo, tak wracając jeszcze do tych nazwisk, to który zawodnik na tobie zrobił do tej pory największe wrażenie, z którym ty miałeś okazję grać? No bo był właśnie Exposito, był Mączyński, w Koronie Kielce też miałeś ciekawe postacie. Który z tych zawodników na tobie zrobił największe wrażenie?
Kurczę, ciężko powiedzieć, ale no na przykład Exposito, bardzo dobry napastnik, takie, nie widziałem takiego wykończenia lewą nogą jeszcze. Albo Przemek Płacheta, no tak szybkiego zawodnika nie widziałem, też nie trenowałem z tak szybkim zawodnikiem. Tak samo Krzysztof Mączyński, no takie miał zdolności przywódcze, dobrze, tak, był takim dobrym duchem drużyny, który trzymał tą całą drużynę. No i był bardzo dobrym kapitanem. To tak popatrzmy, teraz masz 22 lata, jak mnie pamięć nie myli. Jakby spojrzał kilka lat wstecz, to w tym miejscu, w którym jesteś, to to jest miejsce dobre, idealne, czy czujesz na ten moment mały niedosyt? Powiedziałbym, że dobre. No, ja nigdy nie narzekam na to, w jakiej jestem sytuacji czy coś, ale zawsze człowiek chce więcej. Tak jesteśmy stworzeni, że zawsze chce się więcej, no ale myślę, że trzeba po prostu pracować i czekać na to, aż się wróci na przykład do Ekstraklasy, co sobie życzę i drużynie w tym sezonie. Często jak pytamy, dlaczego nie idzie, to pytamy, dlaczego nie idzie. Tutaj to pytanie powinniśmy odwrócić. Co się stało, że idzie tak dobrze? No bo mało kto zakładał, że GKS Tychy po 11 kolejkach będzie tak wysoko, biorąc pod uwagę te zmiany w składzie. To jakie czynniki twoim zdaniem na to się złożyły, że jest tak dobrze właśnie? Myślę, że mamy dobrze zbalansowaną drużynę, bo jest kilku doświadczonych zawodników i jest też dużo zawodników młodych, którzy są głodni gry, którzy chcą się pokazać na poziomie pierwszej ligi. I myślę, że też dużo robi atmosfera w drużynie, którą mamy, myślę, bardzo dobrą, bo młodzi dobrze się dogadują ze starszymi zawodnikami, także myślę, że to jest taki nasz duży plus. Dzięki, że spędziliście ze mną dzień. Mam nadzieję, że wam się podobało. A teraz chciałbym was zaprosić na mecz z Podbeskidziem za tydzień w sobotę o 17:30. Na razie. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.